Większość ludzi myśli, że czas jest jak rzeka, która płynie szybko i w jednym kierunku. Ale ja widziałem twarz czasu i mogę ci powiedzieć, mylą się. Czas to ocean podczas burzy. Możesz się zastanawiać, kim jestem i dlaczego ci to mówię. Usiądź, a opowiem ci historię, jakiej nigdy dotąd nie słyszałeś. Przede wszystkim wiedz, że jestem synem Szaramana, niedoszłym królem Persji. Podczas podróży do Azad z niewielką grupą ludzi przechodziliśmy przez Indię, gdzie obietnica honoru i chwały pchnęła mojego ojca do popełnienia strasznego błędu. Teraz, mój synu! Wasza Wysokość, wierzę, że pamiętasz swą obietnicę. Tu leży skarbiec Maharadży. Zobaczmy, jak jeździ. Jak syn wojownika. Myślisz, że czułem żal, patrząc na to zniszczenie, które sprowadziliśmy? Albo choć pokorę, widząc tempo, w jakim świat przemienił się z dobrego w piekielny? Jeśli tak myślisz, to jesteś w błędzie. Bo wtedy chodziła mi po głowie tylko jedna rzecz. Honor i chwała, jaką mogłem sprowadzić na mojego ojca, dzielnie walcząc w mojej pierwszej bitwie.
Tamtego dnia wielu chciało zdobyć honor i chwałę na polu bitwy, aby ich król mógł do nich powiedzieć słowa, które Khosrow wypowiedział się ustami. Jesteś najwspanialszym z moich wojowników. Od chwili, w której mój miecz skosztował krwi, wiedziałem, że to nie będzie mój sposób. Że zasłużę sobie na pochwały ojca, nie zabijając, ale odnajdując skarb Maharadży i wszystkie jego cuda.
Czy przy następnym spotkaniu mam kontynuować opowieść od tego miejsca? Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Tam leżał, za moim zasięgiem, sztylet czasu. Tam był skarb, który mogłem dumnie nieść jako trofeum, gdybym tylko mógł się do niego dostać.
piasek. Miałem to, po co tu przybyłem. Musiałem się jeszcze stąd wydostać. I to szybko. Ojcze, przyniosłem nam honor i chwałę. Wasza wysokość, obiecałeś, że będę mógł wybrać sobie coś ze skarbów Maharadży. Ten sztylet... Z pewnością nie odmówisz chłopcu pamiątki z jego pierwszej bitwy. Możesz sobie coś wybrać z innych skarbów Maharadży. Oprócz klepsydry. To będzie wspaniały prezent dla sułtana Azad, kiedy będziemy przejeżdżać przez jego miasto. I jakieś egzotyczne zwierzęta dla jego menażerii i kilka tuzinów dziewczyn do haremu. Tak, to powinno wystarczyć. Chcę, by żadne zwierzęta ani panny nie zostały skrzywdzone, dopóki nie wybiorę. Niech wszyscy wiedzą, że król Szaraman jest litościwy w zwycięstwie. Nie ufaj człowiekowi, który zdradził swego pana, ani nie przyjmuj go do służby, bo ciebie też zdradzi. Ku memu smutkowi dowiedziałem się tej prawdy w dniu, kiedy pojawiliśmy się w Azad, jako honorowi goście sułtana. Przyjacielu! Twoja wizyta sprowadza radość i honor w me biedne i skromne progi. Gdybym tylko wiedział, przygotowałbym się lepiej na twe przybycie. Chwała Azad brzmi na całym świecie. A jak nadal mam nadzieję, w twym pałacu znajdzie się miejsce na kilka lichych podarków z Indii. A najlepsze dopiero przed tobą. Oto piaski czasu. Niech przyjaźń między naszymi królestwami trwa tak długo jak sam czas. Piaski, dlaczego świecą? Ja ci powiem. Wewnątrz klepsydry znajduje się cudo, którego żaden żywy człowiek nie widział. Niestety, tylko sztylet może otworzyć piaski czasu. A ten należy do większego ode mnie, młodego księcia, który droższy jest swojemu ojcu niż wszystkie bogactwa Indii. Może on nam pomoże? Nie. Nie! Stój! Nie! Alicio Sinagahan! Sandagahan! Ojcze! Daj mi sztylet! Nie! Uwolniłeś piaski czasu. Mogę naprawić to, co narobiłeś. Daj mi go! Ah!
Książę, użyj sztyletu! Uderz sztyletem, zabierz jego piasek! Za każdym razem, jak zadawałem cios, oni wstawali i walczyli dalej. Szybko zorientowałem się, że tylko nabierając w mój sztylet piaski, które je opętały, mogłem nie pozbawić ich potwornej, żyjącej śmierci. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Masz mnie za szaleńca. Widzę to w twoich oczach. Myślisz, że ta historia nie mogła się wydarzyć. Może i jestem szalony. Czyż po doświadczeniu takich horrorów można nie stać się szaleńcem? Ale zapewniam cię, że każde słowo jest prawdziwe.
Czekaj! Stój! Nie zrobi ci nic złego! Pokoje gościnne, gdzie mój ojciec, cały dwór i ja spędziliśmy noc, były zimne i ciche. Piaski czasu przeniknęły przez nie, kradnąc życie i ciepło z wszystkiego, czego dotknęły. A ja, który rozpętałem ten kataklizm, zostałem oszczędzony. Czy byli inni, podobni do mnie, ledwie trzymający się resztek życia, chowający się w przerażeniu pośród ruin? Nie sądzę. Jest tam kto? Stój! Czy naprawdę ją widziałem? Czy puściłem wodze receptorom, zmęczonym ciężarem tych wszystkich okrucieństw i ujrzałem zjawę? Tak czy siak, nie mogłem spocząć, póki jej nie odnajdę.
Szybko odkryłem, że po napełnieniu kostium sztylet posiadał moc zatrzymywania czasu i uderzyłem na wroga. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Skąd mnie napadły te wizje, jak koszmary senne? Za każdym razem budziłem się potłuczony i obolały. I za każdym razem to, co widziałem, rzeczywiście miało miejsce. Jakby piaski czasu dawały mi wgląd w moją własną przyszłość. Co do... Halo? Jest tu kto? Mam wrażenie, że już nie jestem w Azadzie. Woda. Co się stało? To dziwne. Czuję się cudownie.
Daj mi sztylet. Kim jesteś? Jestem Fara, córka Maharadży, któremu go ukradłeś. To twoje dzieło! Widziałem mojego ojca zamienionego w piasek. I my podzielimy jego los, jeśli nie oddasz mi sztyletu, by odwrócić to, co się stało. Zdradliwy wezyr posługiwał się tymi samymi słowy. Teraz nie ufam nikomu, prócz siebie. Wróć do sali audiencyjnej i czekaj na mnie! Idź! Teraz ją pamiętam. Od kiedy opuściliśmy Indię, ona tam była. Gdy byłem na pustyni, czułem jej ciemne oczy skierowane na mnie. A teraz znów tu była. Ona i ja. Jedyni dwoje, którzy przeżyli. Powiedziałem dwoje. Przepraszam. Troje. Klepsydra. Co? Nie zrozumiałem tego, co zobaczyłem, ale wiedziałem, że te skrzydlate potwory miały swego pana. Człowieka, który podstępem zmusił mnie do otwarcia klepsydry i który teraz odbierał swoją nagrodę. I z nieznanej mi przyczyny pożądał również sztyletu. Nie zatrzymałby się przed niczym, żeby go posiąść. Cóż, dałbym mu to, czego szukał. Zatopiłbym go w jego podstępnym i zdradliwym sercu.
To rzeczywiście był sztylet czasu. Zaczęło do mnie docierać, dlaczego Wezyr tak go pożądał. Oh!
dzięki ci, Allahu! Bałem się, że jesteś jednym z nich. Pomożesz mi uaktywnić system obrony Azadu? Musimy to zrobić we dwóch. Ja zajmę się ustawieniem osi w pozycjach wyjściowych. Ten, kto zwykle tym dowodził, nieważne. Zjedź platformą na sam dół. Potem użyj tych dwóch korb, aby wjechać nią na górę. Widzisz te cztery osie? Musisz je podnieść jedną po drugiej, aż będziesz miał wszystkie cztery. Potem przynieś je na górę. Wszystkie. Upewnij się, że podniesiesz je w odpowiedniej kolejności. O to chodziło. Masz pierwszą oś. Teraz podnieś pozostałe trzy. Pamiętaj, zwracaj uwagę na wyżłobienia. Właśnie tak. Jedna korba obraca platformę, druga podnosi ją i opuszcza. To już dwie! Tylko jedna! Cztery! Teraz przynieś je na górę i dopasuj do łożysk. Jest! Wiedziałem, że ci się uda! Teraz ostatni krok. Widzisz platformę? Rzuć swoją dźwignię, a ja rzucę moją! Co to za dziwna maszyna? Powiedziałem ci, to pałacowy system obrony. Przestań marnować czas! Rzucaj swoją dźwignię! Yeah.
To pokażę tym demonom. Na Allaha! Pożałują dnia, w którym odważyły się zaatakować pałac Azadu. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Co ja zrobiłem? Obrona pałacu działała według jej własnej logiki. Można ją było przechytrzyć, używając strategicznie rozmieszczonych przycisków, które szybko nauczyłem się rozpoznawać. Wciąż było trudno pozbyć się wrażenia, że popełniłem jakiś straszny błąd, wprawiając w ruch jakiś zabójczy system pułapek, który raczej pozbawiłby życia mnie, niż jakiejkolwiek innej postaci, która nie byłaby z krwi i kości.
Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dziwne. Czuję się, jakbym tu już kiedyś był. Ja tu już kiedyś byłem.
Słyszysz mnie? Thank you.
przykro mi. Dlaczego? Wiem, jak to jest stracić ojca. To nie był mój ojciec. Co robisz? Stój! Przestań! Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Więc to tak mi dziękujesz za uratowanie życia. Nie rozumiesz. Potrzebuję tego sztyletu, by odwrócić... By odwrócić to, co zrobiłem. Ty naprawdę masz mnie za głupca. Masz rację, będąc ostrożnym. Ale nawet walcząc dzielnie, nie zdołasz pokonać tego wroga. Piaski się rozszerzą, pochłoną wszystko. Słyszałam, że jesteś równie miły, co odważny. Proszę, uwierz mi. Pozwól mi znaleźć klepsydrę. To skarbiec sułtana. Jest na szczycie wieży świtu. Skąd to wiesz? Po prostu wiem. Chodź ze mną, skoro nalegasz. Ale ostrzegam, poruszam się bardzo szybko. Lepiej za mną nadążaj.